zaczynamy kolejne przygody. Zaczynamy kolejne przygody z Sea of Thieves. Panowie, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, przeszukać wszystkie beczki. Beczki są tutaj pod F i zabieramy wszystkie itemy, jakie są wam w tych beczkach. Te beczki są rozesłane po całej wyspie. Zawierają różne rzeczy, od magicznych kul do robaków. Wszystko zbieramy, jak leci. A nasz galeon stoi w porcie i tam zanosimy te nasze łupy. Dobra, tak jeszcze zapytam po liszy, znowu mnie słyszysz dwa razy? Tak. O, żyję! Czemu miałbyś nie żyć? Znaczy chodzi o to, żeby udało mi się dołączyć, nie? A, wow. Spoko. Dobra. Wiesz, że u mnie z tym są problemy czasami. A, u ciebie to jest norma. Dobra, ja już mam banany, mam deski, no mam pierdołki. Czekaj, czy magiczne kulki jakieś dostanę. Okej, mam robaki. To. Wróciłem, nie? A gdzie byłeś? Racji. A gdzie byłeś? Czy dołączymy jeszcze raz, czy dołączymy jeszcze raz? To wywaliło cię? Mhm. Spróbuję jeszcze raz dołączyć po prostu. Mhm. Dobra, już wiem, że nie opłaca się skakać. No, tutaj nie ma czegoś takiego właśnie. Co do migracji, raczej wiesz co, w trakcie gry też powinieneś, jak już jesteś dołączony, to powinieneś wbić normalnie. Cię po prostu zrespi już na statku, jakbyśmy na przykład płynęli. Jakby cię wywalił albo coś. Ej, ale z ciebie zobacz. Szybko customization chest, czy mogę coś lepszego kupić? Ja jeszcze o 30 sekund muszę odłączyć ten mikrofon. Dobrze, to ja sobie zmieniam żagle. Zmieniam sobie jakieś wyglądy, mogę jedynie żagle zmienić. Dobra, to mamy trochę lepsze żagle. Więc tak mówię, ogarniać panowie, jak wbijecie do gry, ogarniajcie skrzynki. A ja zobaczę, co nas czeka w przygodach. Ja już jeden na statek, bo już mam. Maksymalnie można mieć 5 desek, 5 jedzenia i chyba 10 kul w ekwipunku. No. Tu jedzenie, z tej strony jest jedzenie. To. Dobra. Jeszcze troszkę. Jak coś, to ten galeon nasz, to jest nasz. Hopa! A, nie mogłem, no serio. Nie wbiłem. Nieładnie. Ja sobie od razu wejdę na gniazdo. A proszę cię bardzo, będziesz miał jeszcze mnóstwo okazji siedzieć na gnieździe jako majtek. No. Te, majtek nie mam. Znaczy na co ja mam? Ej, dobra, to może już się nie pogrążaj. Tak, już, zabił dzwony, super. Po co są robaki? Robaki zwiększają szanse na złowienie rybek. Dobra, jednak jak to? Hej ty, co ty? Kupę robisz w tym miejscu? Tak na publice, no serio? Nieładnie. Oj, nieładnie. Okej, robaczek. Ja jednak będę uparty i serio, Grizzly zerwałeś. No serio, już nie masz co jeść, tyle bananów, tyle papaj, tyle wszystkiego, a ty glizdę. Okej, wiecie co? Ja będę troszkę uparty, pójdziemy na szkielety, ale w międzyczasie... Wow, tam się coś pali. Widzieliście? Tam jest wulkan. Pod Q macie ekwipunek. A pod E jest pod Q jest ekwipunek. Kto tak mocno klika? Ale ładnie. Korz, jesteś z nami? Dołączyłeś? Czy cię wywaliło? To ja już jestem. Dobra. Tu jest Tasza. Pamiętam, że Tasza, jeśli chodzi o misję fabularną, Tasza jest o trzecią częścią misji fabularnej. Pod tabulatorem macie resource, equipment, reputation i voyage. I z reputacji chciałbym zrobić ten legendary storyteller w międzyczasie. Więc możemy podjąć tego questa w ramach podróży po piratach. Jak stracimy questa, to nic.
ale chciałbym tego questa spróbować go podjąć. Co wy na to? Dlaczego nie? To będziecie musieli pewnie do mnie przyjść, albo zresztą zorientuję się jak z tym jej questem. Use music box, F. Tak, musicie przyjść do tawerny na sam górę. Bo tu trzeba zagłosować za... Trzeba wejść tutaj do góry, panowie. Na gdzie zaczynaliśmy. Wiecie? Strzelę do was. Tutaj. Mogłeś od razu mówić. No ale wiecie co, to musieliście oblukać, no bez przesady, co wam wszystko będę mówił. Musicie no trochę... Jesteś kapitanem. Myślałem, że mam ogarniętą załogę. Naprawdę. Myślałeś. Tak, myślę o kogo do niebie o niedzieli. Macie rację. Dobra, myślałeś, to co? Myślałeś, że jestem ogarnięty, a pamiętam wczoraj. Okej, okay, czyli tutaj, Legendary Story, tutaj musicie nacisnąć F przy tej książce i zagłosować. Przy książce tutaj. Okej, okay, większość zagłosowała. Ja też mam. Au! But in the end, I realized two spoko, things. Brixie was a liar, and she was gone. Worse than gone, she'd become another rotten skelly lord, plundering and scaring oh. Decent folks. Niezła. Siema, Macio, witam. Hey, take my book if you think it'll help. I just wish there was more to it than a bunch of made-up stories. Czy teraz znowu mnie słychać? U mnie chyba okej. U mnie jest raz dwa. Już wyłączyłem i w grze, i w obsiad, żeby wyłączyć działa. Okej, okay, dostaliśmy pod Emma czy Questa. Ojeju, rysunki, serio? No mówię, że brzydkie dziecko. Smash bot, dobra, musimy tak, zostali zaatakowani, musieli naprawić łódź, jakiś burza i płynęli na północ od Golden Sands, czyli musimy znaleźć Golden Sands, czyli lecimy na statek i szukamy na mapie Golden Sands. Pewnie się okaże, że to tylko jej wartość opisowa wyspy, a nie jej nazwa. Nie, sądzę, że płynęła na północ od Golden Sands. Zaraz sobie oblukam dalej, co tam jest, tylko muszę dojść do tego. Dalej jest... Na południe później przepływali przez jakieś dwie skały. Jeżeli to dobrze czytam. Nie wiem, ewentualnie mnie skorygujcie. Ja podróży do kiedyś sportem. Zmokłeś, Macio? Okej, okay, pomiędzy jakimiś dwoma skałami przepłynęli. Wylądowali na jakimś outpost, jakaś wyspa z kamieniem. I tam jest jakby jama, jakby coś. Kurczę, rysunek przepiękny wręcz. Dobra, no to co? To musimy Golden Sands namierzyć. Blablabla. Złote piasek. Tak. Mamy Ancient Outpost, Golden Sands. South... Golden Sands. Kurczę, nie widzę nigdzie Golden Sands. Może wyspa, która składa się wyłącznie z plaży. Golden Sands Outpost. Pamiętasz, jak byliśmy wczoraj na tych piaskach, co sprzedawaliśmy skrzynię płaczącą? Faktycznie. No to mamy kawał drogi przed sobą. Dobra, płyniemy, panowie. Trzeba płynąć na północny zachód. Tak jest. Dobra, potrzebuję przynajmniej dwóch ochotników do... Zapraszam do koła. I płyniemy. Dalej. Kto stoi? Nie wiem, panowie, zgłasza się po kolei. Każdy chyba chce spróbować posterować. Ja już sterowałem. Ja też. Dobra, opuszczamy żagle. Opuszczamy żagle i płyniemy. Więc tutaj masz kompasik, płyni na NW. NW, tak? NW, tak jest.
Okej, okay, wyhamujemy. I niech ktoś już przygotuje kot w pizzę. Tak, zaraz. Troszkę w lewo, 4 stopnie w lewo. Już. Mówcie kiedy kotwicę. Jeszcze będziemy strzelać. I 3, 2, 1, już. No już, puszczaj. Przytrzymaj. No i niepewny byłem, nie? Dobrze, i według mnie to. Teraz trzeba tak, wpakować się do tutaj. Poczekaj, tylko najpierw wezmę ją. Trzeba ją dobrze ustawić. Co ty robisz? Co ty robisz? Stań przed! Jicha! Jestem. Ja chcę wystrzelić. Trzeba przestawić. Stań przed działem i jest opcja climb. Pozwól, pozdrów Kolor, coś mu nie poszło ze streamem. Kolor, coś ci nie poszło ze streamem? Nie, mam problem z przechwytywaniem gry i stwierdziłem, że następnym razem po prostu będzie. Aha, okej. Okay. Dobra, to teraz tak, bierzemy E, naciskamy i szukamy rysunku. Przejdzie. Jakiego rysunku? I should put this out the sign, czyli przy jakiejś łódce musi być ten skarb. Szukamy jakiejś cholernej łódki. Vlopio, witam cię serdecznie. Swoją drogą. Tu jest jakaś kobiecina. Pick cage, spoko. I'm watching you. Tak, dobra. Taka jest brzydula. O, mam skarb, ale to nie jest to, ale jakby ktoś chciał go zanieść na statek, to zapraszam. A to daj zobaczyć. Zwykła skrzynia. Ja jestem na plaży. Zwykła skrzynia. Do handlu. Dobra, szukamy tego czegoś tutaj. Okej, magiczne kule przydadzą się na plaży, powiada. Tak mi się wydaje, bo na tym rysunku jest niby łódka na plaży. I tu jest jakaś łódka. O, to może to będzie tu? Ja się na razie tutaj pokręcę. Pusto. Ej, często w Sorrow to co to? Skarb, czy nie? Znalazłem jakąś jaskinię. Często w Sorrow to jest ta płacząca ta. To jest diabelstwo. Ona płacze i zatapia statki. Ale kosztuje ponad 1000. Więc teoretycznie możemy ją zabrać, jeżeli będziemy mieć płynąć później ten. Na pewno chcesz? O, kasa. Outpost, płynęli tutaj jakieś skała. Jestem w podwodnej jaskini, tu jest zniszczona łódź. Gdzie ty jesteś? Dobrać? Przygotuj do wzięcia, ale nie zabieraj jeszcze na statek. Postawiam na plaży. Gdzie ty jesteś? Wróć do centrum, tutaj no. Gdzie jest ten domek. No. Na środku tej wyspy to mnie no. Zobaczy. Razie mam zatopiła, zapomnieliśmy o niej i poszliśmy na ląd. No właśnie o, tak. Ja stoję tutaj przy tym domku w centrum wyspy. Gdzie ty centrum wyspy, czyli tu gdzie? Tu pełno tych domków tu jest. A dobra, widzę cię, no. A tu jest. No to chodź ze mną. Idę. No my wczoraj taką skrzynię zdobyliśmy i sprzedaliśmy. Ale po drodze 4 albo 5 razy trzeba było wylewać z ładowni wodę. No tak. Tutaj jest jakaś jaskinia. No, płyniemy. Wow. To może być tu. Dobra, kto kopie? Uwaga, przygotować się na szkielety. Dobra. No to kopać. Ciemno? Czy tutaj mogą być jakiś punkt? Albo szukać. Diabli wiedzą. Czy łodzi spróbuję? O! Jest! Mamy klucz. Znalazłem. Czyli kutek. Dobra. Uwaga, jak go podniosę, może być gorąco, więc się przygotujcie. Okej. Okay. Nic nie ma. Dobra. To idziemy, to mamy to co chcieliśmy. Przydałem się, znalazłem coś, jestem z siebie. Okej, płyniemy na statek.
plestrzyni nie bierzemy, tak? No nie wiem, zaraz zobaczymy, gdzie teraz musimy popłynąć. Zastanowię się za chwilkę. Okej. Nie widzę żadnych szkieletów ani nic. Jak wchodziłem, to jednego zabiłem, długie. Ale nie, ani statków, ani nic takiego. Choć wiesz, żeby trochę pobarczyć, bo też robimy tego questa fajnie, tylko też chcę, no nie ukrywam, troszkę pobarczyć. Mam cię żądzę krwi. No to tutaj was proszę o chwilkę cierpliwości, nie mogę pływać szybko, mam zajęte błoty. Spoko. Ja oblukam drugą część. Teraz płyniemy tak, Monster Hunting. Ancient Spire. Jakiś let's go hunting, where are they? Charge, a ośmiornica, okej. Charge. Worth it. Szkielety? Gdzie? A nie, zbije się. Dobra. Tą jedną skrzynię można zabrać na statek, bo ta jest w porządku, ta będzie kasa za nią. Dobra. Ta tu. Dobra, ta. Gdzie odłożyć klucz? U kapitana, gdzieś koło łóżka. Ja, statek ją, tak? Tak. Okej. A stąd się zastanowię. Powiedz mi, Kilik, czy mamy gdzieś jakiś punkt blisko do handlu? Czyli outpost? No. Tak, zamknąłem tak, outpost. Tak, jest blisko. Trzeba. Dobra. To podnieście żagle, ustawcie się do płynięcia, a ja dopłynę z tą skrzynią. Najwyżej będę siedział na drabince. Ciekaw jestem, czy ewentualnie... Tak, Bachor Becie. Dopłynę do was i ten. I popłyniemy na ten outpost. Handlujemy tą skrzynię. Będzie wesoło, faktycznie. Troszkę trzeba rado poprowadzić. Potrzebny jest którą wodę. Kto szybko biera? Co tam? Gdzie było odłożyć skrzynię? Pod pokład. Dobra, ja... mieliśmy pomysł, żeby umieścić na bocianie gnieździe, ale to nie pomogło. Dobra, ja już mam skrzynię. Podnosimy kotwicę szybko. Raz, dwa, trzy. Jedna osoba do koła już skręca w lewo, żeby w wyspę nie wyżnąć. I płyniemy sprzedawać skrzynię. A później namierzymy dalszy kurs. Ok, outpost, czyli musimy w lewo i na lewo już mamy tą wyspę tak naprawdę. Sanctuary outpost, bardzo pusty. Czy tam te wyspy co widać? Czyli my byliśmy na Long Cove, to już sobie ją zaznaczę. Tak, a ja tylko obserwuję, czy mamy już coś wody, na razie nie widzę nic. Nie, a dobra, w sumie tam może też być. Bo to jest bez znaczenia. A ja w międzyczasie będę lukał Ancient Spire. Gdzie jest Ancient Spire? Kurde, Ancient Spire. Ancient. Ojeju, serio? Jak daleko? No jest to coś. Okej, zaczęła beczeć, trzeba powiaderko. Kto steruje? Ja, koleś. Okej. Przerypane z tym bydlakiem. Czyli ja te wyspy na prawo mam płynąć, tak? Czy w którą wyspę? Czekaj. Jeszcze kieruję. Ta po prawej wyspie, to jest nasza wyspa. Ta po prawej, dobrze. Panowie poradzą sobie z wodą, więc my tu kręcimy. Jeszcze i prostuj. Spokojnie, prawo. Jak płaczę, to stajesz na drabince, tylko nisko się nie leje na pokład. Spoko. Prostuj. My jesteśmy bardziej hardcore, wolimy wylewać wodę. Ha ha ha.
Na razie spokojnie. Znamy się pełen natury. Gadający, płaczący skrzynie to dla nas żadna wartość. Tak jest. I prościutko teraz, jak zbycia strzelił. A w odpowiednim momencie puszczę kotwicę. A nie wiem, czy ona płakała tak ciągle? Z przerwami, ale pewnie dlatego, że było nas dwóch. Dobra, bierz skrzynię i znikaj z nią. Okej. Okay. Ja już idę handlować, uwaga, i ja, zaraz wracam. Jak ktoś chce, to może ze mną tą drugą skrzynię wziąć, to od razu ją zhandlujemy. Nie stracimy wtedy nic z tego. Więc możemy od razu dwie skrzynie zhandlować. Polisz idzie. Jest najsik. Najsik. Wczoraj nie wypaliło, to dzisiaj trzeba. No trzeba nadrobić, oczywiście. O, już niedaleko, ale strasznie się tu kupuje. A mogliśmy trochę bliżej, ale dobra, trudno. Wiecie czego mi brakuje? Żeby był nie. Port z działem, żeby można było się wystrzelić do statku. O, przydałoby się. Takie coś, żeby szybki... Choć i tak jest ten, możliwość z bloku użycia, więc to jest fajna tak metoda. Automatyczne wpłynięcie do portu. Tak, na GPS, ten automatyczny GPS. Nie no, załóżmy, że wpływasz w obłęd wyspy i statek sam się wpływa. Tak, już, gogle auta, jak tak o tym co mówisz. Dobra, gdzie jest ten koleś od złota? Szukam go, ale nie widzę. A tu jest, dobra. No handel, no handel. Masz, gościu. 1500, no ładnie. Kawał był już. Świeci wam się z tyłu latarnia. Tak? No. Tak. Maroders, okej. Okay. Maroders to będzie 500. Mniej więcej. No, 500, bo 493 da pani chyba. A, bo ty dostałeś kasę? Nie, wyświetliło mi się. Mi się nie. Aha, o to nie wiem. No, jest słyszysz klik metoda, czyli wystarczy stanąć na tej drabince do wejścia bardzo nisko i wtedy na pokład się nie leje. A to wtedy druga osoba... Możemy kiedyś stanąć. No zobaczymy, jestem ciekaw tej metody. Dobra, już prawie na miejscu. I teraz tak. Ten fajny statek, niby statek taki szczelny, a jak ktoś jest pod pokładem, to widać wszystkie szpary w deskach. O, dzięki. Proszę bardzo. Dobra, czyli tak, teraz ale zgodnie z questem. Proszę? No, no działa, bo to jest... Że to działa. Wszystko działa. Nie, bo bodajże Colt podświetla mi mapę latajnie i to tak fajnie wygląda. Okej. Okay. Ancient Spire popłynęli na południe, przepłynęli przez jakieś skały, dopłynęli do jakiejś wyspy. Zobaczyli Krakena. Ścigali Krakena, pokonali Krakena. I skarb Krakena jest na dnie. Okej, okay, no to będzie wesoło. Czyli Ancient Spire to jest tu. No jak diabli daleko, bo to jest hen, a tu. No widzę właśnie, weź puść. Teraz musimy płynąć na południowy wschód. Na południowy wschód. I jeżeli oni przepłynęli przez jakieś skały, to obstawiam, że to będzie część druga mapy, czyli tutaj będzie część Devil's Road. Dopłynęli pewnie do Devil's Reach. Skoro popłynęli na północ i później hen gdzieś tam. Dobra, to ja pierwszy o przygotowanie żagli, a zaczynam podnosić wodę. Tak, to dlaczego ten Kraken jest my last cannonball? Dobra, próbujemy szukać.